Cześć wszystkim, tu Emil. Witajcie na Pozdro z KRLD. Jedynie słusznym kanale o... No, Korei Północnej. Dzisiaj takie trochę inne miejsce. Nie jestem oczywiście u mnie w mojej kwaterze głównej Pozdro z KRLD, tylko jestem na plaży niedaleko Kamakury, w Hayamate, w Japonii, gdzie mieszkam. I taki wakacyjny odcinek. Mam nadzieję, że macie teraz już wakacje, że gdzieś pojechaliście albo planujecie jakąś podróż i że zrealizujecie swoje marzenia wakacyjne, gdzieś pojedziecie daleko, najlepiej do Korei Północnej albo do Japonii, bo tam może się nawet spotkamy. W dzisiejszym odcinku chciałem nieco z Wami porozmawiać. Ostatnio na kanale wiele się nie działo. Jest, można by powiedzieć, taki sezon na kimchi, sezon ogórkowy. Z kilku powodów. Po pierwsze, czy oglądacie nasz drugi kanał, kanał Aiko Emil, jest to mój vlog taki bardziej osobisty o podróżach i o życiu w Japonii, to pewnie już wiecie, że teraz pracuję i organizuję wycieczki po Japonii. Więc też nie mam aż tak dużo czasu. Lipiec był strasznie zajęty, więc dlatego mniej jest odcinków. A po drugie, troszeczkę muszę się zrobić też wakacji od tematu Korei Północnej. Nie chciałem się wypalić przed kolejnym wyjazdem do KRLD, który nastąpi już za tydzień. Jadę do Korei Północnej 11 sierpnia na 10 dni. I to już będzie mój 6. raz w Korei Północnej. I tak średnio jeżdżę prawie teraz co rok. Raz, dwa razy do roku. I wiecie, czasem się mnie ludzie pytają, Emil, czy ci się nie nudzi ta Korea Północna, jak ciągle do niej jeździsz? No i wiecie, sam nie wiem, czy to przypadkiem nie będzie ostatni sezon Pozdro z KRLD. W sumie tego się nie da przewidzieć, prawda? Sytuacja w Korei Północnej zmienia się z roku na rok. Rok temu, pamiętacie, no myśleliśmy, że będzie wojna. Tak, teraz jest już trochę spokojniej. Kim Jong-un z Trumpem się jakoś tam dogadali, więc na razie jest spokój, sytuacja jest ustabilizowana. Coraz więcej turystów jeździ do Korei Północnej teraz, szczególnie z Chin, ale także z zagranicy, no bo ludzie się teraz już aż tak bardzo nie boją jechać do Korei Północnej. Wiem, że coraz więcej z Was, moich widzów, także jeździ do Korei Północnej, wycieczki z Polski jeżdżą. Nawet podobno Lidl ostatnio organizuje wycieczki do Korei Północnej. No, niezłe jaja, naprawdę, tego się nie spodziewałem. Ciekawe, czy oni dostają taki sam hejt jak ja. Pewnie nie, no ale dobra, taki los, prawda? Że ten hejt się tutaj pojawia. Ten kanał jest bardzo specyficzny, on nie jest dla każdego, więc jeśli chodzi o takie plany przyszłościowe, to wiecie, za duży rozrost tego kanału to jest nie jest dobry. Kanał się rozrósł bardzo w tym roku, naprawdę. Zostało 50 tysięcy subskrypcji. Naprawdę robi wrażenie, wciąż nie mogę w to uwierzyć, że jest nas już aż tylu, ale nie chcę, żeby ten kanał się aż tak za bardzo nagle rozwijał, bo to wcale do niczego dobrego nie prowadzi. Lepiej tworzyć tą społeczność tak powoli, stworzyć tą społeczność wśród osób, które rozumieją temat, które odpowiednio do niego podchodzą, które mają jakąś wiedzę na ten temat, że także Wam jakąś wiedzę przekazują na temat Korei Północnej. I że to będzie się rozwijało. I może w przyszłym roku, kto wie, jeśli będę się starał i będę regularnie wrzucał filmy, no to może dobijemy nawet do 100 tysięcy subskrypcji na tym kanale. Kto wie, nigdy nie wiadomo, bo to z tą Koreą Północną to nigdy nie wiadomo po prostu. Więc zobaczymy, jak to będzie. Ale małymi kroczkami do przodu. I teraz przejdźmy do tych wyjazdów do Korei Północnej. Czy dalej będę jeździł do KRLD? Wiecie, ja już zwiedziłem całkiem sporo tego kraju i coraz mniej jest tych miejsc, w których jeszcze nie byłem. I niestety wyjazdy, które organizuję, bardzo często te miejsca się pokrywają. Więc trochę trudno jest mi pokazać Wam coraz więcej nowych miejsc, ponieważ one się powtarzają. I czasem to jest problematyczne dla vloga, więc na przykład ostatnia seria z września zeszłego roku, ona była taka w pewnym sensie, nie uważam jej za zbyt udaną, bo wiele miejsc się powtarzało i nie miałem tak naprawdę co filmować. No teraz po roku to będę nagrywał wszystko jeszcze raz, no bo trochę się tam pewnie coś pozmieniało. Ale wiecie, jak to... Ale się wydzierają strasznie. Ale wiecie, jak miałbym jeździć cały czas te same miejsca co roku albo i częściej, prawda, z grupami,
No to nie wiem też, czy za każdym razem byłby sens robienia vloga. Tak, więc troszeczkę czasem mnie to zniechęca, tak. No niestety nie jestem w stanie zorganizować większej ilości grup na wyjazd do Korei Północnej, no bo ten jak dużo kosztuje, jest to bardzo taki no, ekskluzywny, oryginalny, unikalny kierunek. Nie każdy też chce jechać do Korei Północnej, więc trochę ciężko jest zebrać tą grupę. W tym roku zebrałem 8 osób i powiem wam, że było ciężko, ale się udało, więc to jest rekord też, bo jeszcze nigdy 8 osób nie miałem na takim wyjeździe, więc jestem z tego powodu bardzo, bardzo zadowolony. W przyszłym roku pojadę, jeśli będą chętni, to tak. W kwietniu do Korei Północnej na maraton pioniański, zawsze mi się to marzyło i chciałbym w końcu zrealizować to marzenie. Nie wiem, czy pojadę indywidualnie, czy może z kimś z was. Ktoś może z moich widzów będzie także chciał pojechać na ten maraton. Jeśli tak, to dajcie mi znać. Chciałbym wiedzieć tak gdzieś pół roku przed, żeby w ogóle zorganizować ten wyjazd. Bo jak nie będzie zainteresowany, no to chyba pojadę sam na jakąś wycieczkę, jakąś biurem podróży albo samemu pojadę na ten maraton. Bo jednak organizacja całej wycieczki jest dość pracochłonna, to jest dużo, dużo naprawdę roboty i dużo stresu z tym związanego. I wiecie, no to też dużo kosztuje. Więc to musi być ta grupa przynajmniej tych 6-8 osób, bo inaczej po prostu nie pojadę, no. Bo to się w żaden sposób nawet nie jest w stanie zwrócić, a jeszcze często muszę dokładać, bardzo dużo dokładać do tego interesu. Więc to nie wiem, to naprawdę wszystko zależy od tego, czy będzie zainteresowanie tymi wyjazdami w przyszłym roku i w kolejnych latach. Więc to zależy także od was, nie? Dziękuję wszystkim, którzy wspierają na Patronite, którzy polecają mój kanał i dzięki temu także się znajdują chętni na te wyjazdy. Może w przyszłym roku uda się także zorganizować coś w kwietniu? No i może lipiec. Lipiec, tak sobie myślałem, żeby zrobić w końcu ten epicki przejazd koleją z Pjongjangu do granicy z Rosją przez region Rason. Tam jeszcze nie byłem na północnym wschodzie. To jest coś, co bardzo bym chciał zrobić. Przejazd koleją przez most kolejowy do Rosji i z Władywostoku potem koleją transsyberyjską już do Moskwy. To jest moja wymarzona podróż. Moja żona Aiko także by chciała się załapać na ten odcinek rosyjski. Do Korei Północnej nie wiem, czy pojedzie, pewnie już za rok nie będzie się chciało. W tym roku jedzie Aiko do Korei Północnej, więc będzie coś nowego w tej serii także, bo pojawi się moja żona. Więc troszeczkę inna będzie formuła programu niż w zeszłych latach. Mam nadzieję, że wam to się też spodoba. To będzie 4. sezon Pozdros KRL, taki duży. 10 dni w Korei Północnej, 9 noclegów, to bardzo długa wycieczka. Powiem wam, że 10-dniowa wycieczka do Korei Północnej jest bardzo męcząca, to jest bardzo intensywny wyjazd. Raz byłem na takim wyjeździe, później byłem padnięty po tych 10 dniach, więc zobaczymy jak teraz będzie. Także mamy intensywny program, zwiedzamy Pjongjang, Kaesong, Sariwon, pojedziemy do Wonsan, pojedziemy do miasta Hamhung. Tam jeszcze nie byłem, to jest na wschodzie, drugie największe miasto w Korei Północnej, duży ośrodek przemysłowy. Nie mogę się doczekać tego miejsca, tam spędzimy pewnie 2 noce. Na pewno będzie duża seria vloga właśnie stamtąd, bo to może być bardzo ciekawe. Niestety do Gór Diamentowych nie pojedziemy w tym roku, a to dlatego, że mniej więcej w tym samym czasie będą organizowane spotkania rodzin rozłączonych przez wojnę koreańską. Więc w tym ośrodku w Kumgangsan, Górach Diamentowych to się będzie odbywało, więc nie możemy tam pojechać. Zamiast tego spędzimy więcej czasu w Hamhung. Poza tym jednym z najciekawszych elementów tej wycieczki będą obchody odzyskania niepodległości. To jest 15 sierpnia, czyli koniec II wojny światowej. Wtedy jest zakończenie okupacji Półwyspu Koreańskiego. Więc będzie święto w Pjongjangu, będzie impreza, pewnie tańce masowe, może fajerwerki. Spróbujemy pójść poimprezować z Koreańczykami w parku Moranbong z piwkiem. Myślę, że to będzie coś ciekawego i nie mogę się naprawdę doczekać już tego wyjazdu i nie mogę się doczekać kolejnej serii, żeby wam pokazać kolejne vlogi prosto z Korei Północnej. Na koniec chciałem podziękować jeszcze raz wszystkim, którzy oglądają, lajkują, bo te łapki w górę dużo dają, naprawdę one są bardzo, bardzo ważne. Jeśli nie chcecie wspierać na Patronite, nawet nie macie kasy, nie musicie tego robić, ale dając łapkę w górę naprawdę pomagacie. Jeśli lubicie kanał, po prostu dajcie łapkę w górę, zostawcie jakikolwiek komentarz, to także bardzo pomaga. Oczywiście wielkie, wielkie dzięki dla wszystkich, którzy wspierają finansowo kanał. Bez was nie mógłbym robić tego, co teraz robię. Naprawdę mi bardzo pomagacie. Dla patronów, którzy wspierają na Patronite, będą pocztówki z Korei Północnej. To już jest ostatni teraz moment, żeby się zapisać na te pocztówki. Jeśli ktoś chce otrzymać kartkę z Pjongjangu, link na dole na Patronite.
Pocztówki idą z 2-3 tygodnie, naprawdę są niesamowite. Wasz listonosz, wasza rodzina dostanie zawału serca. Nie, no nie zostanie, ale się naprawdę zdziwią i będzie to bardzo, bardzo oryginalna przesyłka prosto z Korei Północnej. Więc jeśli ktoś chciałby dostać, zapraszam na Patronite. No i co? I to chyba tyle. Widzimy się już pewnie po moim powrocie z Korei Północnej. Może jakiś jeszcze live zrobię przed wyjazdem i na pewno po powrocie, żeby dać wam znać, że żyję, że nic się nie stało, a że wszystko jest w porządku. Więc reasumując, jeśli będzie zainteresowanie wyjazdami, jeśli dalej będziecie chcieli oglądać te vlogi, jeśli dalej będzie was interesowała Korea Północna, no to będę jeździć do Korei Północnej. Moim marzeniem było zostać przewodnikiem po Korei Północnej. To marzenie spełniłem, dalej je kontynuuję. Kolejnym krokiem byłoby współpracowanie z biurami podróży z Polski, pomaganie im w organizacji tych wyjazdów do Korei Północnej i zostanie ich przewodnikiem dla tych grup. No bo nie oszukujmy się, no w Polsce nie ma przewodników, którzy się znają w ogóle na Korei Północnej, więc myślę, że to jest coś, prawda, co ja mógłbym robić, mógłbym wypełnić tą lukę. Aiko także jedzie w tym roku do Korei Północnej. Excited? No, really. Excited. Excited! Excited! Of course! Yay. Jedziemy do Korei Północnej. Jedziemy do Korei Północnej. Yay. Yay! To będzie drugi wyjazd Aiko do KRLD. No i pewnie chyba jeden z ostatnich na dłuższy czas przynajmniej, bo mamy jeszcze dużo miejsc, które chcielibyśmy zwiedzić na świecie, więc nie mogę tak ciągle zabierać mojej żony do Korei Północnej, bo to jednak sporo kosztuje, a chcemy pojeździć. A co pokazujemy wam na naszym drugim kanale, że sporo podróżujemy. Więc jeśli kogoś interesują vlogi także z innych krajów, to zapraszam na nasz drugi kanał, kanał Aiko i Emil. I zajrzyjcie także na Instagrama Aiko, patrzcie jaki ma fajny aparat teraz, Hasselblad. Niedługo będą zdjęcia analogowe, bardzo ładny aparat, super. Myśleliśmy, żeby go nie wziąć do Korei Północnej, ale troszkę się boimy, bo wiecie, tam jak się zrobi nieodpowiednie zdjęcie na przykład żołnierzowi, no to oni je skasują, ale jak jest aparat analogowy, no to całą kliszę wam zabiorą. No i w tej sytuacji trochę się Aiko boi brać ten aparat, bo jakby oni stwierdzili, że co by robisz tutaj zdjęcia, a ona by nie zrobiła zdjęcia, no to by zabrali całą kliszę, więc to w ogóle trochę bez sensu, więc Aiko nie chce brać tego aparatu, weźmie swojego Canona, ja biorę swój sprzęt jak zwykle, drona nie biorę, bo nie wolno, niestety, i będzie kolejna seria vlogów, będzie fajnie. Więc co, ja już dziękuję za uwagę, bo jak zwykle się rozgadałem. I do zobaczenia w Pyongyangu, na razie. Zero, dwa, już. Chciałbym pozdrawić studentów polonistyki w KRLD. Nie poddawajcie się do spełnienia swoich marzeń. Poprzez naukę polskiego będziecie mogli zbliżyć społeczeństwa obu krajów i pokazać Polakom prawdziwe oblicze KRLD, a nie propagandę, jaka jest w TV. Mam nadzieję, że w przyszłości przyjaciele przyjedziecie do Polski. Pozdrawiam także Kim Myung-nama, świętego przewodnika. Gratuluję mu także świętej znajomości języka polskiego. Kamilowi. Dziękuję, Kamilo. Kamila, Kamsahamnida. Piotr, imię Piotr? Ja życzę. Piotr. Proszę. Dziękuję, Piotr. Okinczyku. Chciałbym spotkać się szybko w Korei, w Pyongyangu. Potem mój drog. Chciałbym jego pobytu w Pyongyangu. To pozdrowienie serdecznie życzeniami od towarzyszy z Polski. Pozdrowienie z KRLD. Ja chciałbym spotkać się ciebie w Pyongyangu. Szybko do Korei.